Zarząd sukcesyjny to nasz kolejny temat. Notariusz Marta Nowocień wytłumaczy mi, na czym on polega i jak jest istotny. Kładę nacisk na to ostatnie stwierdzenie, jak jest istotny, bo to chyba jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak, instytucja zarządu sukcesyjnego to tak naprawdę taka furtka, która zapewnia nam taką ciągłość działalności gospodarczej. Zarząd sukcesyjny dotyczy jednoosobowych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tu trzeba położyć nacisk na taki dosyć istotny walor praktyczny tej instytucji, ponieważ dzięki niej zapewniona jest właśnie ta ciągłość działalności, ta firma przedsiębiorcy nie ma tutaj żadnej przerwy w działalności. To jest istotne nie tylko z punktu widzenia kontrahentów, ale także działalności takiej wewnętrznej firmy. Bo trzeba sobie uświadomić, że działalność gospodarcza, która nam się kojarzy najczęściej jako coś niewielkiego, wcale nie musi być niewielka. Tak, przecież to są zawarte umowy, to są nie tylko kontrahenci, to są pracownicy, to są zobowiązania do regulacji. To wszystko po śmierci przedsiębiorcy wymaga uregulowania. Tym bardziej, że my na działalność gospodarczą możemy zatrudnić na przykład 100 osób. To też nie ma limitów przecież. Tak, oczywiście. I dlatego ten zarządca sukcesyjny jest na tyle istotny, bo on po jego ustanowieniu może od razu podjąć działanie. A kto powinien w jakiej sytuacji myśleć o takim zarządcy? W zasadzie to każdy przedsiębiorca mógłby pomyśleć o takim rozwiązaniu. Oczywiście może to zrobić za życia, tylko wtedy musi zrobić wszystko samodzielnie. Musi ustanowić takiego zarządcę, ta osoba musi wyrazić na to zgodę. Samodzielnie musi razem złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli tego nie zrobi, to też się nic strasznego nie stanie, ponieważ będą to mogli zrobić jego bliscy, udając się do notariusza. Takimi osobami są małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, a także przy spełnieniu warunków ustawowych spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Wtedy tych wszystkich czynności łącznie ze zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji dokonuje już notariusz. I co dzieje się w czasie takiej wizyty u notariusza, jeżeli przychodzi spadkobierca, opowiada jaka jest sytuacja, mówi czego potrzebuje, co się dzieje dalej? Notariusz sporządza odpowiednie dokumenty, przygotowuje odpowiednie czynności notarialne, zbiera dokumenty od stron i już po dokonaniu wszystkich czynności notarialnych zgłasza wpis do Centralnej Ewidencji i od tego momentu zarządca może działać. I on wtedy kieruje tą nie spółką, tylko działalnością gospodarczą. Tak, zarządca sukcesyjny, tak. A czy wtedy można na przykład zdecydować o przekształceniu tej działalności w spółkę? Tutaj wszystkie czynności, jakie podejmuje zarządca sukcesyjny, to są takie czynności zwykłego zarządu. Czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, będą wymagały zgody wszystkich pozostałych spadkobierców, więc rolą zarządcy sukcesyjnego jest takie prowadzenie firmy, czyli on wchodzi w sytuację prawną przedsiębiorcy i dokonuje takich wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Czyli to umownie nazywając jest taki prezes zarządu, trochę jak w spółce, tak? To jest taka osoba, która staje się w zasadzie takim szefem tego przedsiębiorstwa, oczywiście kierując wszystkimi decyzjami. Działa oczywiście na rachunek spadkobierców, ponieważ jest to przedsiębiorstwo w spadku. Natomiast on wykonuje wszystkie prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy. To są nie tylko takie prawa i obowiązki związane z prowadzeniem firmy, czyli kontrahenci, umowy, wydawanie towarów, umowy o pracę, ale to są też wszystkie czynności takie powiedzmy urzędowe, czyli uczestnictwo w procedurach administracyjnych czy w procedurach sądowych. Taki zarządca także musi przed notariuszem złożyć na przykład wykaz inwentarza, gdzie wskazany jest składniki przedsiębiorstwa w spadku. On zresztą posługuje się tą samą firmą, pod którą działał przedsiębiorca, tylko dodaje taki dodatek w spadku, czyli powiedzmy, że firma Jana Kowalskiego brzmiała Jan Kowalski Hurtownia Kwiatów, to zarządca sukcesyjny będzie działał pod firmą Jan Kowalski Hurtownia Kwiatów w spadku. A czy działania tego zarządcy są jakoś ograniczone czasowo? Czy jak on zostanie tym zarządcą, to dopóki spadkobiercy nie zdecydują inaczej, on może tą firmą kierować? Oczywiście spadkobiercy mają tutaj prawo odwołać zarządcę sukcesyjnego, ale ważny jest taki termin krańcowy, ponieważ ten zarząd sukcesyjny jest taką instytucją jednak tymczasową. On maksymalnie może trwać 2 lata od śmierci przedsiębiorcy. Tu z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat. No, ale ten bazowy okres 2 lat to jest właśnie taki okres dla tych następców prawnych, czy decydują się na przykład prowadzić firmę dalej samodzielnie na własny rachunek, czy też nie.
jeżeli ten czas minie, to mogą ewentualnie też zdecydować o przekształceniu działalności w spółkę z o.o. i wtedy już zupełnie inaczej wygląda. To znaczy, jeżeli spadkobiercy zdecydują się na kontynuację tej działalności, to będą musieli to już robić na własny rachunek. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Notariusz Marta Nowocień o zarządzie sukcesyjnym opowiadała.